Teraz ja muszę tak zrobić. Tak. Dlaczego pani się dobrze? Tu mam kartkę, gdzie mam zapisane, żeby się nie coś, dwa słowa powiedzieć. To są moje ostatnie kolaże, rysunki. I tak naprawdę to tutaj jest dość duży chaos. Niemniej jednak starałem się je porządkować, w tym bałaganie zrobić porządek. To nie zawsze wychodzi. Niemniej jednak ja sobie od dłuższego czasu, na przestrzeni ostatnich paru lat, zadaję takie pytania, dla mnie dość ważne. Na przykład, co to jest nuda i jaki kształt może mieć nuda? Następny rysunek niekoniecznie musi być o nudzie, ale ta nuda gdzieś się pojawia, ponieważ nuda może mieć swoje meandry. I tu jest właśnie bardzo dużo rysunków, których powodem powstania jest na przykład beznamiętność. Powodem powstania jest abstrakcja. A w tym wypadku to są po prostu bazgroły. To jest jeszcze inny wątek, który się tutaj pojawia. Jest kolejnym wątkiem, jest tutaj się miesza abstrakcja. No tu jest po prostu abstrakcja, ale bywa też, co tam bywa? Nuda. Jeszcze raz nuda. Potem pojawia się echo, a to akurat są szkice do moich obrazów, do serii obrazów, którą wykonałem. A tutaj jest za mało miejsca, żeby pokazać, bo ta ściana jest za krótka. Potem są takie kolejne pytania, które zadaję sobie. Nie wiem, czy akurat na tym rysunku. Ale to jest chyba beztroska. Jaki kształt może mieć beztroska? Na tym z kolei to są kartki z kalendarza, w którym pogubiły mi się wszystkie dni. Tam tego samego dnia może być 14 i 3. I to są też, to są właśnie kartki z kalendarza. Bo bardzo wiele tych rysunków było robione w kalendarzach, na kartkach z kalendarza, które potem wyrywałem. Niektóre są robione na kartkach z normalnych zeszytów, które to kartki wycinałem później i z tych bloków. I to na przykład jest pytanie o kształcie marazmu. Czym jest marazm? I oczywiście chyba beztroska. Tu są z kolei, o, to jest do góry nogami. Tak wyszło. To są projekty do obrazów, których seria powstała z takimi próbkami koloru. Nie będę o tym opowiadał. Obrazy są w porządku, ale tutaj wyszło jak wyszło. Tu znowu do góry nogami, przepraszam. Tu znowu jest marazm oraz jest inercja i niemoc i apatia. Jaki kształt mogą mieć te stany? I tutaj też są wcześniejsze i też do góry nogami. A ten jest z kolei wcześniejszy i to jest chyba o odpływach, przypływach, nie wiem, zamyśleniach. I tak dalej. I to są właśnie fragmenty powycinane z kartek, z zeszytów.
Tu powoli. O, i tu też jest właśnie z tej serii. To są proszę jeszcze wcześniejsze. No, potem nie wiem, czy mówiłem, pojawia się echo. Czasami pojawia się echo. Nie wiem, gdzie teraz znajdę to echo, bo tu są setki innych rysunków. Pojawia się echo. Tu jest na przykład chaos. Chaos, który jest zdeterminowany. To są kolejne rysunki. A echo to miało odniesienie, ja robiłem kiedyś takie rysunki o tych nakładanych moich obrażach. Jednym z powodów tego nakładania to było echo, przez takie powtórzenie, odbicie i tak dalej. O, tu jest taki rysunek właśnie, echo. Wprawdzie tutaj nie ma obrazów tych, ale to jak myślałem o tym echu. I to jest troszkę wcześniej. Ja mam wrażenie, że to wystarczy, bo ja mam tego ogromnej ilości i całe bloki, ale nie chcę zanudzać siebie i oglądając. A tu jeszcze są takie śmieszne przy okazji. To są takie o galopie. I to jest taka seria, robiłem takie rysunki kiedyś dawno temu i teraz niedawno do nich wróciłem, do tej myśli. I to są te różne, i to są te galopy, pędy. Wszyscy na lewo. Na lewo, zdecydowanie na lewo. Nie na prawo. To ważne. O. Cztery są. I ten ostatni, cztery. No dobra. W porządku. Spakuję. Innych paczek już nie otwieram. Innych tych zeszytów. A obrazy to przy okazji.